Witam serdecznie, z tej strony Demony Diaz i zapraszam was na kontynuację serii Zagrajmy w DLC do Elden Ringa. Kontynuujemy eksplorację ukrytego grobu Haro. No i powiem wam, że boję się, ile z tych ptaków zaraz się poruszy, jak tylko wjadę. Aż strach pomyśleć. Może spróbujemy to objechać delikatnie, zobaczyć jak to wygląda przy okazji. Jak uda mi się jakiś z tych ptaków już namierzyć, to będę je wybijał. A czemu by nie? Ciekawe tylko, gdzie jest ten grób Haro, nie? O co tu chodzi, kurde? Ten tytułowy. O, dzięki. Nie ma to jak ogień w twarz na dzień dobry. Jeszcze mamy sporo do sprawdzenia w tej lokacji. Ale spokojnie. Poradzimy sobie ze wszystkim. Tu jest jeszcze jakaś droga, która może będzie prowadziła do lokacji pobocznej. No bo po co ktoś miałby robić taką ścieżkę, jakby tutaj niczego nie było na końcu, nie? Kurde, wszystkie są posągami. To jest zaskakujące, muszę przyznać. Nawet bardzo. Okej, jest jakaś znajdźka. Oby dobra! Duchowa glewia, nowy oręż, nowa broń, zobaczmy. Siła, inteligencja, zręczność. Poskręcana ostra klinga, glewia, która przez wiele lat była używana na cmentarzu. Podobno służyła do komunikacji z duchami. Unikalna umiejętność to złośliwe cięcie. Określa się wokół własnej osi, tnąc wrogów i zsyłając na nich mściwe duchy. Kolejne naciśnięcie pozwala wykonać dodatkowy atak. Zobaczmy, jak to będzie działało. O dziwo, no spełniam nawet te minimalne wymagania, żeby z tej broni korzystać. Kurczę, bo trochę ciemno tu. To jak przytrzymam, to będą dwa obroty pewnie. Tak jest. No nie są to nowe ataki. To jest na pewno nowe. Okej. I faktycznie ścigają. Niczym duchy człowieczeństwa. Dark Souls 1. Gwiździsty miecz. Zręczność E. Katana. Kurde, cieniutki mieczor. Ciekawe, czy można by go na siłę jakoś tam zmodyfikować sobie. Pewnie tak. Dobra, ale wrócimy do wielkiego miecza czarnego więzienia. Dobra. Widzę, że na dół jeszcze można by było sobie ogarnąć tam chyba drogę, bo jest bardzo rozbudowana. To jest tak podejrzanie. Może to tutaj będzie jakaś poboczna lokacja, w pobocznej lokacji. Ukryta. Nie. Filtr nam się zmienił i od razu, kurde, po oczach dostajemy, ale cóż zrobić. Dobra, słuchajcie, wracamy w takim razie chyba do tego jeziorka, powiedzmy. Z którego przed momentem wyjechaliśmy, tu przy tym smoku byliśmy ostatnio. Serio, zachęcam, słuchajcie, was do sprawdzania odcinków ręcznie, wchodząc na kanał, nawet jeżeli macie subskrypcję, do czego oczywiście zachęcam wraz z dzwoneczkiem, ale tyle odcinków teraz wlatuje z Eldena na moim kanale, że na pewno nie dostajecie wszystkich powiadomień, a nawet jeśli, to łatwo jest je przeoczyć, także warto sobie wejść na kanał, zobaczyć playlistę z Eldenem, no i po prostu tam znajdziecie wszystkie odcinki w kolejności chronologicznej, także jest to naprawdę najwygodniejsza opcja na oglądanie materiałów. Tutaj niedaleko będzie nasz kolejny cel, czyli ten płonący kosz. No, już tam na horyzoncie widzimy go. Od dawna oznaczonego. I tam będzie kończyła się nasza wyprawa. Po tych terenach. Może najpierw zróbmy to trochę mniej standardowo, czyli przejdziemy sobie tą ścieżką. Najpierw tutaj, potem po tej rzece, z boku, z drugiej strony. I sprawdźmy, co tu będzie. I chyba mamy, słuchajcie, to, na co najbardziej liczyłem. Czyli jakiś ukryty spot. Oho, tak, to będzie na pewno zakończone, słuchajcie, bossem.
Loch Płaczki. Oho! Czyżby był jakiś tutaj upiorny boss na końcu? Nie ukrywam, że liczę na to. Loch Płaczki w tym miejscu. Mapa pokazuje to, co jest nad nami, ale... No wiadomo, jak to jest. Okej, czyli to będzie skrót. Tak jest, zamknięte. Nie do otwarcia z drugiej strony, a po prostu zamknięte, czyli klucza jakiegoś potrzebujemy. Zamrożona larwa. O kurde, on się wgryzł we mnie! Puszczaj! Same larwy tutaj wylatują. Skąd tyle robactwa tutaj jeszcze zamrożonego, nie? No ale tak szczerze, chciałem powiedzieć właśnie, że to miejsce wygląda bardzo zimne. Pewnie od tych duchów to się zarwie. Widać. Nie? Kurde. To mnie zaskoczyli. Taki nowy rodzaj lochów po prostu widzę, że mamy tutaj. Z tymi słojami i tymi potworami. Dobra, backstab. Samocielsko. O kurde, to przeżył. Nie wiem pojęcie jak. No ale okej. Kolejne larwy i uwaga. Proszę, nie mogę znieść tego dźwięku. Niepotrzebny mi ratunek. Proszę, skończ, zaprzestań. Twoje wstrętne lamenty. Płaczka, nie? Gadająca głowa, lament. Co jest, kurde? Wydaje z siebie błogosławiony lament. Jezu! Ale upiorne, nie? Ej, może to trzeba będzie w jakimś miejscu odpalić, żeby coś się wydarzyło? No, warto to mieć w pamięci. Questy w Soulsach, w Eldenie... Tym bardziej niekiedy są bardzo nieoczywiste. Jak na przykład, nie wiem, w Eldenie pstryknięcie palcami w określonym miejscu, gdzie słychać było wycie wilka, żeby NPC do was zaskoczył. No to jest, kurde, totalnie nielogiczne, nie? Co teraz? A, tutaj. Aj, tu klucz pewnie będzie. Ej! Ja go zabiłem, on mnie gryzie! Podwójny trup mnie, kurde, pokąsał, no nieźle. Dzięki, gro. Klucz do wyższego piętra. Czajcie, jakby to był jakiś, nie wiem, no-hitran czy coś takiego. Ale by to był rage, nie? Zamarznięty żelazny klucz otwiera żelazną kratę na wyższym poziomie lochu płaczki. Czyli, no, na samym początku po prostu, no. Innymi słowy, no bo tutaj chyba niczego nie było. My się nie teleportujemy, więc musimy zasuwać tam. O. Syk. Chciałem te harpuny przetestować, które ostatnio zdobyłem. Podoba mi się taka aura tajemniczości tutaj. Czy to będzie miejsce walki z bossem? Nie, chyba co? O kurde, za szybko. Dobra. Co jest? Nowy atak im doszedł. Okej. Mamy trzy przejścia. To z lewej zgaduję, że jest zamknięte. Nie. Wylazł. Z zamarzniętego słoja. Dobra, to jest kolejne zejście. To na razie to zostawimy. O Boże, jeszcze u góry jest przejście.
Nie no, jaki labirynt tu mamy. Dobra, tu musimy, słuchajcie, jakimś systemem sobie pójść. Od prawej strony do samego, od samego początku do prawej strony. I w ogóle zróbmy tak. Rzadko z tego korzystam, ale niech będzie. To jest wejście. I tyle. I każde ogarnięte miejsce będę zaznaczał tak samo. A dobra, może nie, bo to... To akurat było mega małe pomieszczenie. Butelka perfum chłodu. Okej, czy po prostu lodem będziemy nawalać? Jezus Maria! Czemu oni jumpscary dodają do tej gry? Dobra, on trochę inaczej wygląda, bo mam te mordy narośnięte. Co za horror z jumpscarami, no nie? Ja pierdzielę. No to teraz to już nie robi takiego wrażenia. Dajcie znać szczerze, czy się wystraszyliście. Jakkolwiek. O. Lohiretylu znowu atakuje. Tego nie otworzymy. Tego też nie, ale lepiej sprawdzić, niż żałować później. Dobra, o kurde. No to zaraz się zgubię. Dawaj materiały. To jest rozwidlenie ogólnie. Prześmiewczo trochę. Zew Kościeja. Będzie jako... Będzie jako popioły? Co to jest? A, to jest item. Nie zwróciłem uwagi na ikonkę. Starożytne narzędzie ceremonialne, które wykorzystuje czaszkę grabarza jako katalizator, przedmiot do stworzenia. Zużywa punkty skupienia, by w miejscu, w którym spadnie, przyzwać zagubionego w śmierci. Istota obraca się i trzykrotnie ścina wrogów w pobliżu, zanim zniknie. Zmarli wałęsają się od dawna, pozostawieni na pastwę losu, potrzebują tylko przywódcy. Z niczym to się nie skaluje. No możemy to... Kurde, przetestować, nie? Nowy item, to czemu nie? Ale może nie na jakimś randomowym wrogu, a na jakimś bossie faktycznie, czy... jakimś konkretnym. Nie no, ej, ja oszaleję, zaraz jest kolejne rozwidlenie! Co jest grane tutaj? Może dołem najpierw. Takie... iluzoryczne trochę było to. I dobra, co ja gadam? Ja pierdzielę, przecież tu... Nieważne. Przecież to byliśmy. Tup, tup. Okej, tu jest śmierć. Z każdej strony. Ogromna jest to lokacja. Ej, ciężko będzie to na 100% zrobić. Dobra, wrócimy na szczęście tędy. Ło! Niezła próba. No oni trochę jak takie strażniczki ognia wyglądają, nie? Tylko oczywiście dotknięte jakąś straszliwą mutacją. To jest jeszcze inne miejsce. Boże.
Nie dotrzemy do słojów i ten stędy. Przynajmniej nie do tych, które widziałem. Okej, to jest zamknięte. Kurde, to z góry nawet? Okej. Jest moje oznakowanie. Czyli tak, tu ogarnięte, tu też. Możemy tutaj teraz. No ale o tych słojach muszę jeszcze pamiętać, żeby tam też powrócić. A miałem systemem lecieć w prawej strony, ale już praktycznie wszystko tam było zrobione. Byłem tylko te słoje. To wygląda jak droga do bossa. Ej, ale ostatnio też tak było, nie? Że w tych lochach z słojami też były szczury później na jakimś etapie. To samo mamy tutaj. Okej, wydaje mi się, że ta drabina będzie prowadziła do kolejnego przejścia z tego pomieszczenia, gdzie sobie coś tam zaznaczyłem. Z tego powodu wejdę na górę, aby tylko to sobie zweryfikować, czy tak na pewno jest. I generalnie, jeżeli tak, to w tym pomieszczeniu zostaje mi jeszcze sprawdzenie drogi na wprost, oczywiście, no i z prawej strony tych słojów. No i chyba to jest to. No, tu nas ten atakował. Dobra, czyli tam będziemy musieli pójść, no i na górę do słojów z prawej strony. Jakoś to kurde idzie, nie? Ale dobra, sprawdźmy tę jaskinię jeszcze do końca. Nawet jak tu będzie boss, spoko, nic nie szkodzi, zabijemy go. Przynajmniej spróbuję. I... on chce mnie w pułapkę wciągnąć. A, to dużego szczura. Ej, to jest super, bo z bliska to jeszcze trafiamy tym mieczem fizycznie. I jeszcze leci ten atak wiatru. Ukroniczne. Nie ma czegoś tutaj za tymi... stalagnatami? Nie ma, okej. Amulet rozjaśniającego umysłu rogu. Umysłu rogu, przepraszam. To będzie... Chyba to miejsce ze słojami, o którym mówię, że to trzeba będzie zaskoczyć, albo to jest jeszcze coś innego. A, to był jeszcze ukochany gwiezdny pył. Talizman, który przedstawia zasuszoną dłoń, ściskającą delikatnie błyskamień. Niebywale zmniejsza szybkość rzucania czarów i inkantacji, ale zwiększa otrzymywane obrażenia. Hrabia Ymir słynął ze swoich recytacji. Wystarczy tylko wyobrazić sobie romans gwiazd na niebie i pałające w sercu wielbienie gwiezdnego pyłu, aby stać się wielkim czarodziejem. Zrób to, a doświadczysz miłości. Amulet rozjaśniającego umysłu rogu plus 2. Przedmiot ceremonialny noszony przez roga tego przybysza. Niezmiernie zwiększa skupienie. Od skupienia zależy odporność na sen i szaleństwo. Rogi to dla rogatych przybyszów wyjątkowe artefakty, a ich obecność potwierdza przekonanie, że przybysze są ludem wybranym. Tylko wielokrotne wyrastanie nowych rogów prowadzi do powstania splecionego rogu, który jest uważany za niezbity symbol dominacji. No dobra, tak się zastanawiam, że moglibyśmy jeszcze w teorii sprawdzić ścieżkę, która będzie prowadziła na wprost. No dobra, no, skał nie rozwalimy mieczykiem. I najwyżej, jeżeli tam będzie, bo są to do tych słojów, spróbujemy jeszcze się dostać. A kto wie, może ta droga na wprost też jakoś tam będzie prowadziła do tego samego, nie? Przy okazji coś nowego sobie zobaczymy. Spróbujmy.
poszło. Bo to nie to. To był ten drugi. Musimy się jakby tutaj cofnąć, nie? To chyba powinno się udać. Nie. Nie, to się nie uda przez to, że to się zerwało, cholera. Miałem wrażenie, że ktoś tu biega jeszcze, nie? To na pewno nic nie będzie. Z tej strony nie. Chociaż... Nie no, nie wyskoczymy po tych słojach, nie ma szans. Nie ma na to szans na pewno. Dobra, znajdę to i widzimy się nieco bliżej. Przez to, że podłoga się zerwała, musimy... Kurczę, na pewno nie tędy, na pewno nie dołem. I na pewno nie tu, dobra. Dobra, trafiliśmy, przy okazji sprawdziłem sobie wszystkie inne przejścia, pomieszczenia, no i generalnie wydaje mi się, że mamy wszystko zrobione na stówę. Także jest super. A nie byłoby tam do nich wejść. Ale nie doskoczymy chyba. Do tych radosnych słojów. O Jezu, te nie są radosne! Te są już bardzo... nieprzychylnie do mnie nastawione, delikatnie mówiąc. Oj. Ja naprawdę nie mogę się oprzeć temu wrażeniu, że to są po prostu te grzybki z Dark Souls 1, tylko zmodyfikowane, nie? Jeżeli chodzi o ich sposób poruszania się, walki i tak dalej. Okej, okay, klucz do niższego piętra więzienia. Wreszcie go mamy. Wyżyjecie, nie? Duży pęknięty garnek. O kurde. Czemu wy tak się rzucacie? Nie możecie brać przykładu z tych małych? O! Oh. Ej, to było super. Czyli tak? Kurde, jak ja to zrobiłem? Aha! Czyli tak i mocny atak. Tu mamy mega fajny doskok. Ej, ekstra, nie? Super to wygląda. No i przede wszystkim będzie też użyteczne. Nie można ich namierzyć nawet, więc wiecie co, nie będziemy tutaj chyba wchodzić w interakcję jakoś. Patrzcie, jestem jednym z was. Nie? Okej. Okay. Czasami warto jakieś takie dziwne rzeczy popróbować, bo komuś się to udaje, nie? I jakoś tam te pewne sekrety są odkrywane właśnie przez jakieś takie niekonwencjonalne myślenie. No, on robi jak w swojej ogrodzie. Odłamek żyjącego słoja, no dobra. Dobrze się bawią w światełku. Nie, nie możemy na nie wejść, no bo to jednak jakby nie było... Są... przeciwnicy. I to żyjący, nie? Jeszcze. Dobra, jak mogę teraz opuścić to miejsce, ten taki kurde rynsztok wypełniony zwłokami. No tu już nic więcej nie będzie, to musimy chyba jakoś spróbować się wdrapać. Okej, okay. Nie sądziłem, że tak wyjdę, nawet nie wiem, czy to jest zamierzona ścieżka, bo trochę dziwnie to wyglądało. Czekajcie. No tu może z drugiej strony będzie to miało więcej sensu. No, tak mi się wydaje. Przy okazji może coś nowego odkryjemy. Ej, właśnie. A propos odkrycia nowego. Tu jest kolejna rzecz do zestrzelenia, nie? Co jest? Zwykła strzała? Nie? Okej, okay, jestem zawiedziony.
Naprawdę, zawiodłem się. Czy to była taka normalna droga, żeby wrócić do tego samego miejsca dokładnie? Tu niczego więcej nie było. Spoko. No i teraz zgaduję, że po prostu tworzymy sobie to jedno przejście kluczem i na tym tak naprawdę zakończy się nasze zwiedzanie. W sensie, no tam będzie boss oczywiście. I to tyle, nie? W sumie. Dobra, to już jest ta ostatnia prosta i przechodzimy sobie do bramy. Cyk. Zobaczmy opis w ogóle, tak z ciekawości. Klucz do niższego piętra więzienia otwiera żelazną kratę na niższym poziomie lochu płaczki. No nie jest to jakoś nieprawdopodobnie rozbudowany opis. Okej, okay, jeszcze niżej. No i jest bosik od razu. Ciekawe, co to będzie, nie? Płaczka. O, myślałem, że jakoś zareaguje. Jezu, jak ona jest zmasakrowana. Cała w tych rogach, nie? Nie ujawni to jej. Kurde. Znowu znikają... Wow! Znowu znikający boss. Okej. Okej. Tego się nie spodziewałem. Kurde, gdzie jest prawdziwa, nie? Tu jest. Dobrze. Wystarczyło raz ją trafić. No nie, no serio? Nie mówcie, że jeszcze raz to samo nastąpi. Czemu to lata... Czemu ja mam to na sobie jakby? Ona mnie czymś naznaczyła? Nie no, nie znikaj znowu. Kurde. Coraz więcej... Nie, mam te dwie głowy jakby latające przy sobie. O co tu chodzi? O co chodzi? O. Czy co, ona na środku się jakby respiła po prostu? Ale to tłumaczy, czemu zadają tak małe obrażenia, nie? Skoro ich tylu jest. O Jezu, i znowu. Tu jest jakaś mechanika, ale nie ogarniam jej jeszcze. Nie wiem, czy te głowy mają mi wskazywać może, gdzie jest prawdziwa? Czy to jakiś błąd jest? Wątpię, że to był błąd, bo to unosi się, jest animacja normalnie. O. Tym razem nie ze środka. Kurde. Co to miało być? Przepraszam bardzo. Co on robi? Płacze. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. Taka trochę modyfikacja Wiedźmy Hemwig, nie? Z Hemwig. Co jest? O! Mam prawdziwą. To jest ta chyba. Nie. Ale raz zgubiłem ją. Co jest? Gdzie ona jest ta prawdziwa? Ej, o co tu chodzi, nie? Jaki dziwaczny boss. O! Mamy ją. Co ona tylko skacze do tyłu, no bez jaj.
Nie no, jeden cios! Moi drodzy, jedno trafienie! Kurde, nie mogę się ruszyć przez to, że tak długo umierają. Dobra, boss padł, słuchajcie. Któraś z tych to była? Maska płaczki. O jene, ależ to był pokręcony, mega dziwny pojedynek. Maska płaczki, kamienna maska wykrzywiona w wyrazie niesamowitego żalu. Czy są zaślepione nieznaną substancją. Przemienia noszącego w płaczkę. Efekt jest nieodwracalny i trwa do śmierci. Odzwierciedla stan mieszkańca raju, ale lud zwierzy zaprzeczał temu i ukrywał to przed światem. W swej głupocie patrzyli na prawdziwe szczęście z głębokim żalem. Strachem, przepraszam. O co tu chodzi? Jak mam się w płaczkę zmienić? Przemień władającego w płaczkę. Mam cały ekwipunek zdjąć z siebie na przykład? Tak! Jezu! To, czy to będzie jakaś taka opcja bycia bestią jak w Bloodborne? Tam było coś takiego fajnego, że po prostu można było w bestii się de facto zmieniać i były też takie fajne pigułki, które jeszcze to podkręcały, że z każdym trafieniem zadawaliście większe obrażenia, ale też otrzymywaliście większe obrażenia, to było super. Powrotu wyjścia, no niech będzie. Kurde, ale to jest pokręcone, nie? Przemiana w potwora. No można powiedzieć, że się przemieniłem w potwora tutaj, no do czasu zgonu pierwszego. Tylko teraz musimy oczywiście polewelować jeszcze. Jak będzie umysł. Rozumiem, że ze wszystkiego mogę normalnie korzystać, nie? Tylko, że... no, na razie... Jako płaczka. Też sobie przypinamy. No dobra. Moi drodzy, na tym etapie myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie. W kolejnym odcinku no, już na pewno uda nam się ukończyć tę lokację. Zobaczymy, co tutaj jeszcze będzie się kryło, bo jak widać, no są tutaj naprawdę niezłe sekrety. Przypominam też, że cały czas słuchajcie na samym początku, to jest wejście do DLC, nie? Tutaj dosłownie, cmentarna równina. Ale nie byliśmy w tym miejscu. Nie udało mi się tutaj wejść. Nie udało mi się wejść tutaj. Tutaj. Ani przede wszystkim tu, no i tu. Więc... Nawet na samym początku już mamy kilka rzeczy, słuchajcie, do nadrobienia. Być może stąd będzie jakaś taka opcja, żeby wskoczyć tam. Albo tutaj przejdziemy, górą się dostaniemy, jakąś jaskinią. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może uda nam się to odkryć nawet już w następnym materiale. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, słuchajcie, następnym razem. Oczywiście jeszcze dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.